Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Farming Simulator 17. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować kolejną zremasterowaną, czyli odświeżoną mapkę przeniesioną z poprzednich części Farming Simulatora, a konkretnie mówiąc mapkę z Farming Simulatora 2011. Zresztą ktoś już od razu to na pewno poznał po pierwszych ujęciach, ta gospodarka jest tutaj bardzo charakterystyczna. Ale również ktoś to poznał po tytule filmiku i miniaturce, ale to już tam szczegół, zostawmy to może. No więc tak, dzisiaj mapka z Farminga 11, była już mapka z Farminga 2009, 2013 i przyszła teraz kolejna mapka z Farminga 2011. Może to wszystko nie po kolei, ale liczy się, że wszystkie mapki raczej na pewno pokażę, o ile wszystkie wyjdą, bo zostanie jeszcze z Farminga 15 ta Bjornholm. Jeszcze się na nią nie natknąłem, ale być może się pojawi. Dobra, tak więc oczywiście link do ściągnięcia tej mapki już tak od razu mówię na samym początku. Link do ściągnięcia znajdziecie w opisie do filmiku. Ona się pojawiła na ModHubie, czyli na tej oficjalnej stronie z modami. Aczkolwiek wiem, że chyba są jeszcze inne wersje tej mapki na innych stronach z modami. Ona była przeniesiona przez różnych moderów. Więc wiem, że są inne wersje jak coś, ale ja wybrałem tą z ModHuba. Tak więc zacznijmy od początku, czyli od naszej gospodarki. Tak więc oczywiście tutaj mamy maszyny początkowe, które moder wybrał, że mają być na początku. No, takie początkowe, no bardzo skromne, bo mamy tylko jeden ciągnik, więc trochę lipa zaczynasz na tej mapce na przykład. Może idźmy od tej strony. Tutaj standardowa, klasyczna wiata, no taka stodoła, miejsce, w którym mogliśmy sprzedawać słomę, siano, bele lub kostki, z tym tutaj charakterystycznym taśmociągiem, którego dźwięk działania jest, ale nie widać, żeby on działał. Pewnie po prostu tutaj jakoś, no nie wiem, kładziemy tutaj, to się sprzedaje czy co, nie wiem, nie próbowałem tego, ja tylko testuję tą mapkę. No i tutaj do worki lub też nawóz płynny do napełniania opryskiwaczy lub rozsiewaczy nawozów. W tym samym miejscu tutaj nic się nie zmieniło. Ogólnie te budynki tutaj się nie zmieniły. Również tutaj mamy nasiona. Tutaj się zmieniła jedna rzecz, czyli no, został taki daszek, taka wiata, zadaszenie na pojazdy wstawiona. Tego tutaj nie było. Jak również ten zbiornik na wodę został tutaj wstawiony. Jego również nie było. Tutaj małe zmiany, gdyż tutaj było pole i tutaj też, a tym razem tutaj są wstawione owce, bo wiadomo, że owiec, świń i kur nie było w 11, wtedy były tylko krowy, więc tutaj jest zagroda dla owiec wstawiona, bardzo fajnie, bo bardzo blisko gospodarki, a na tym polu jest bardzo, bardzo charakterystyczna rzecz, czyli strach na wróble. Bardzo charakterystyczna rzecz z Farminga 11 i tutaj też został. Mogę go podnieść? Jak za ciężki, to wygląda na coś lekkiego. Ogólnie tak się mapka prezentuje. Tu jest wszystko geometria, dokładnie taka sama, jedynie wiadomo, tam niektóre budynki zostały zmienione, wiele tekstur i tak dalej. Ale ta baza mapki pozostała taka sama. Również silos się oczywiście zmienił, wcześniej tutaj były standardowe te takie cztery silosy na tam kukurydzę, jęczmień, rzepak i pszenicę tutaj stały, a teraz jest jeden od wszystkiego, taki elewator, tak jak z nowszych farmingów, no ale stoi w tym samym miejscu co tamte silosy. Tam kawałeczek dalej, również rzecz, która się nie zmieniła, czyli taki duży garaż na pojazdy, a za tym garażem są kury, dokładnie tutaj. O, już nawet widzę, że zdążyły jajeczko znieść. Dobra, jedno mam. O, tutaj akurat pamiętam, że chyba trawa była na tym polu. Ja sobie ją tutaj kosiłem, a tutaj, proszę, nie ma łąki, jest zwykłe pole jakieś. O, tutaj jest ten garaż do pojazdy. Też się w ogóle nie zmienił. Idąc już tutaj bardzo blisko, mamy sklep z maszynami. Również znajduje się dokładnie w tym samym miejscu. Lecz tutaj mamy trochę zmian, bo został wstawiony tutaj sklep ze zwierzętami. W sensie tutaj można kupować zwierzęta oraz je sprzedawać. Dokładnie taki sam, jaki jest na mapce Goldcrest Valley.
na tej oryginalnej mapce 17. I tutaj obok sklepu została wstawiona zagroda dla świń. Wiadomo, ta przeniesiona z Gold Chris Valley wygląda dokładnie tak samo. No ale też świnie są w miarę blisko gospodarki. To mi się podoba. To jest jak dla mnie fajna sprawa. Ja tam lubię, jak to wszystko jest blisko gospodarki, ta cała nasza trzoda i tak dalej. No tutaj fajny, charakterystyczny punkt. To była taka skocznia? Do wody? Coś takiego? Można tu wejść? Można. Oczywiście też charakterystyczne łódeczki są. Tutaj takie jachty. Ale w 11 one chyba pływały. Nie wiem, tutaj nie wygląda, jakby one pływały. No i tutaj skocznia była. Można sobie było skakać. Niestety wygląd wody chyba niezbyt został zmieniony. Już na tych nowszych mapkach ta woda wygląda o wiele lepiej. Dobra, to może teraz skupmy się na krowach. O! I tutaj znajdują się krowy, dokładnie w tym samym miejscu, w którym znajdowały się na oryginalnej mapce. Z tym, że jak widać, bardzo się to różni. Dlaczego? Bo tutaj naprawdę zostało dużo zostało pozmieniane. Jak ktoś pamięta, to te krowy wyglądały zupełnie inaczej. W sumie możecie, jak ktoś może nie gra w 11, nie pamięta, jak to było, albo ktoś chce sobie po prostu przypomnieć, to w opisie do filmiku dam link do mojego powrotu do Farminga 11, bo robiłem jakiś czas temu taki sentymentalny powrót i tam to pokazywałem, jak te krowy wyglądały. Link będzie w opisie najpewniej. Natomiast tutaj mamy taki daszek, wiaty na pojazdy, a tutaj jest cała zagroda dla tych krów, cały ten chlew przeniesiony z Goldcrest Valley, czyli tutaj mamy taki duży silos na kiszonkę. Tutaj zapewne możemy te krowy... A, tak, tutaj jest ten menu zarządzania tymi krowami. No tu wszystko jak na tej Goldcrest Valley, czyli obornik, nowica, koryto na jedzenie, tak. To jest na jedzenie koryto. No a w dalszej części, to wiadomo, tutaj jest ta obora. No jeszcze tam wodali koryto na wodę. No to jest dokładnie wszystko, wygląda tak samo, zostało przeniesione z tej mapki Gold Chris Valley. Co tu jeszcze wartego pokazania? Biogazownia. Biogazownia znajduje się tutaj. Tutaj została wstawiona gazownia. Wygląda również dokładnie tak samo jak ta na Gold Chris Valley. Tutaj nie zostało zmienione chyba nic. Ale gazownia jest. Więc mamy na tej mapce, można powiedzieć, full wypas. Biogazowni nie było w Farmingu 11, z tym, że ona chyba była w jakimś DLC, w jakimś dodatku. Z tego co pamiętam, chyba były, do 11 chyba były takie dodatki, jak jakaś te panele wiatrowe, ten wiatrak, ta turbina wiatrowa, te panele wiatrowe chyba, ale nie jestem pewien, oraz taki dodatek, który dodawał właśnie taką mini biogazownię. Coś pamiętam, ale nie do końca, gdyż akurat w 11 grałem tylko i wyłącznie w podstawową wersję, bez żadnych dodatków, więc nie jestem pewien, ale chyba tam w złotej edycji jakieś tam były dodatki z biogazownią i tak dalej. Coś takiego. Więc w sumie zobaczcie, jakie kiedyś rzeczy dodawali w dodatkach. Coś, czego nigdy nie było, czyli do 11 były właśnie te panele chyba wiatrowe, są turbiną wiatrową, ale to nie jestem pewien, plus biogazownia, a teraz jak dają dodatki, to z reguły tylko nowe maszyny, nic jakiegoś takiego odkrywczego, nowego. Tak już na marginesie. Tak więc tutaj jest biogazownia. Tutaj jest fajna rzecz, czyli tak jakby no tartak, można to nazwać. Czyli również na tej mapce możemy zajmować się leśnictwem. W tym miejscu sprzedaż wiór, a tutaj chyba kłód. I również tutaj jest ta suwnica, gdzie możemy sprzedawać kłody. Ale pociągów nie ma. Z tym, że tutaj niezbyt na tej mapce są jakiekolwiek lasy. Jedyny, jaki się znajduje, to chyba tutaj. Ja wnioskuję, że to niby... O, że to jest niby las. No trochę mały, co nie? Te drzewa też takie trochę małe. Więc to trochę bieda, że nie ma takich biomów lasów, takich pełnoprawnych, jak są na tych, na przykład na Gold Chris Valley. Taki jakiś liwny trochę ten lasek, jakieś małe te drzewka, nie za dużo ich tutaj jest. Ale w sumie możemy sobie wziąć sadzarkę do drzew. Pojeździć ją tutaj wszędzie.
i możemy sobie zrobić naprawdę bardzo fajny, gęsty las. Tartak blisko, więc nie będziemy musieli daleko transportować, więc może w sumie i byłoby to całkiem sprawnie wszystko. Całkiem sprawnie by się tutaj pracowało. Charakterystyczny punkt na mapie, czyli port. I tutaj już zaczynają się schody, bo co to jest za tekstura? Serio, to aż tak brzydko wyglądało w 11? Coś mi się wydaje, że na pewno to aż tak brzydko ta tekstura w 11 nie wyglądała. Ona jest chyba brzydsza niż w 11. Nie chcę mi się wierzyć, że to jest tekstura z 11. Niemożliwe, że to tak wyglądało. Coś tutaj autor musiał chyba pokićkać. No a tutaj port, kontenerowce. Też dość charakterystyczny punkt na tej mapie. Ogólnie to była mapka taka górzysta. O, tutaj jest charakterystyczny punkt. Czyli tutaj była taka kolejka, no i w sumie nadal jest taka kolejka linowa, pamiętacie? Można było na górę wjechać, tutaj była taka specjalna ikonka, w którą się wchodziło i się jechało na samą górę. No jak widać, tutaj tej ikonki nie ma, autor nie pokusił się o dodanie tego smaczku małego, ale kolejka jakaś tam jest. Był tutaj też taki zamek, on jest gdzieś tutaj, zaraz sobie może tam pojedziemy ciągnikiem, żeby było trochę szybciej niż pieszo. Da się tu w ogóle przejechać? Da się. Zobaczymy jeszcze naszą gospodarkę z góry dzięki temu. O, tą drogę akurat pamiętam. Bo tutaj zaraz będzie... O, jest. Znaczy się, ten zamek jest, ale też tutaj jest... Pamiętam, że był samouczek do 11, w którym tutaj były takie kamienie. One tutaj niby pospadały, takie głazy i musieliśmy je zepchnąć z tej drogi. Jak one tu spadły, skoro tutaj jest to zabezpieczenie właśnie? Ha. Podejrzane. O, tutaj już duże pola się zaczynają. Pamiętam, tutaj były duże pola właśnie w tej części mapki. Dobra, już dalej pójdę pieszo, bo mi ten ciągnik nie podjedzie jeszcze. O, jest bardzo charakterystyczny punkt właśnie, czyli taki zameczek chyba średniowieczny. Pamiętam, jak lubiłem go czasami sobie odwiedzić, pochodzić sobie w nim. Się w farmingu czułem jak w gotiku. No taka... To atrakcja turystyczna była na tej mapce. O, coś to oświetlenie strasznie słabo działa. Włączam tą latarkę, ale zobaczcie, jak ona tutaj ledwo co daje. Coś tu nie za dobrze to oświetlenie działa. No, ale zameczek jest, jest. Oczywiście tekstury niezmienione, ale... Przynajmniej wszystko jest na swoim miejscu. No, o, tutaj fajnie widać... całą mapkę, no, większość mapki. I to w sumie dobrze pokazuje, jak te mapki w tych nowszych farmingach są duże. Na przykład ta Gold Crest Valley. Zobaczcie, tak tutaj jest ona w skali zapewne 1 do 1 przeniesiona, ta mapka z 11. No i stojąc na tym wysokim punkcie, jestem w stanie zobaczyć większość mapki. Gold Crest Valley to już jest o wiele większa. O wiele więcej tych metrów kwadratowych... kilometrów kwadratowych, tak jakby ma tamta mapka. To widać na pierwszy rzut oka. Co jeszcze? A, przypomnę sobie może jakieś jeszcze dodatkowe rzeczy. Bo pamiętam, że farming 11 to był pierwszy farming. No właśnie drugi w jakikolwiek grałem, ale no wtedy to się jeszcze nazywało Simulator Farmy 2011 lub też LS 2011 od niemieckiej nazwy tej gry. No i to był pierwszy farming, którego grałem tak jak teraz na przykład gram w serii pierwszej z Farminga 17, czyli tak jakby przechodziłem tą grę w właściwy sposób, czyli sam zdobywałem po kolei wszystkie maszyny, pieniądze, zarabiałem na nie. W 9 tak nie robiłem, tam głównie na cheatach jechałem, na pieniądze i tak dalej. Bo w 9 było mało tych maszyn, tam się nie chciało pracować. Tutaj w 11 już było ich trochę więcej, więc chciałem się przechodzić.
No i pamiętam, że dużo pracowałem na tym polu, między innymi, że fajnie mi się zarabiało. Później, jak już miałem trochę pieniędzy, się przeniosłem na te tutaj pola. Zaraz, coś mi tu... A nie, dobrze. Tak, bo to jest blisko drogi. Tak, przeniosłem się później na te tutaj dwa pola mniej więcej i tutaj najwięcej uprawiałem jakiś zbóż, bo głównie w 11 zarabiałem na krowach i na zbożach, no bo tak to było. Nie było aż tylu możliwości w 11 zarobku, jak jest na przykład w 17, więc tutaj na tych polach uprawiałem. Tam oczywiście krowami się zajmowałem, a tutaj na tym polu zawsze miałem chyba trawę, bo tutaj była oryginalnie trawa, z tego co pamiętam. A tutaj jest coś posiane. Bo tutaj mamy chyba też ten system misji od tych rolników i tak dalej, więc dobrze, że to zostało tutaj zaimplementowane. Jak i również inne uprawy, no bo mamy tutaj słonecznik, którego wiadomo w 11 nie było. Czy jest tutaj jeszcze jakiś charakterystyczny punkt? A, tutaj jest chyba mleczarnia, tak. Bo jeszcze w 11 to tak było. Jak ja mam tam wejść teraz? W 11 to tak było, że... No, mieliśmy te krowy i tam przyjeżdżała... No, beczka na mleko, wiadomo. To mleko odbierało i odbierała i przywoziła tutaj. Tak już w naszych farmingach nie ma. A, jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem, a byłem tam, a nie wiem czemu jej nie pokazałem. O, tutaj, reklama Demolition Company. Czyli takiej dawno temu wydanej, już zapomnianej gry od Giant Software. Ta seria w ogóle nie była rozwijana, z tego co pamiętam. Tak tu sobie tutaj wisi, taki easter egg można to oczywiście nazwać. Ej, dobra, tutaj przędzalnia, więc z owieczkami możemy się zajmować w pełni. No, wszystkie skupy oczywiście dostępne. A w oddali coś jest jakieś, nie wiem co to jest, nawet nie pamiętam co to było. A, bo to taka wysepka była, no, tam jakby jakiś kościół, czy nie pamiętam co tam było. Ale jest taka wysepka tutaj. Mapka ogólnie, jak widać, bardzo górzysta taka, otoczona zewsząd górami. W przeciwieństwie do mapki z FSA 2009, bo tam było wszystko otoczone wodą, to była wyspa. No. Tak więc myślę, że to, co chciałem pokazać, to pokazałem. Myślę, że to fajny może być taki sentymentalny powrót do tej mapki, jakby ktoś chciał sobie na niej pograć. To, tak jak mówiłem na początku, link do jej ściągnięcia znajdziecie w opisie do filmiku. Jeżeli wam się ten gameplay podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.